Adam Torchała, analityk bankier.pl. Czwartkowe wystąpienie Mario Draghiego negatywnie wpłynęło na DAX-a oraz WIG20. Na indeksy te warto jednak spojrzeć w szerszym kontekście, bowiem z niemieckiej gospodarki płyną coraz gorsze informacje. Indeks PMI dla przemysłu znalazł się na 7-letnich minimach. IFO jest najniżej od lat 6. DAX jednak zdaje sobie nic nie robić z tych danych. Również mocnej reakcji nie widać na WIG20. A warto wspomnieć, że niemiecka gospodarka jest głównym handlowym partnerem polskiej. Dlatego też spowolnienie tam oznacza spowolnienie u nas. Zachodzi zatem pytanie, czy giełdy przypadkiem nie oderwały się od makroekonomicznych fundamentów.